Emergency. Readings from the Aurora show severe instability in the primary drive core. The central dark matter reactor will reach a supercritical state in T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hej, hej, moi drodzy, witajcie, z tej strony Elir i ponownie witam was w Subnautica. Moi drodzy, zgodnie z zapowiedzią idziemy zrobić workbench. Dokończyłem jedną szafkę, okazało się, że na jedną szybę potrzeba trzech kwarców. Kwarcy, nieważne, więc potrzebuję jeszcze sześciu i po dwa titanium, ale teraz interesuje nas workbench i workbencha postawimy sobie może tutaj. I zaraz zobaczymy, cóż ten workbench nam da. Co nam da workbench? Unpowered. Really? Więc no, w takim razie potrzebujemy naszej baterii. Weźmy baterię i jeszcze przez chwilę jej nie wkładajmy. Tu oczywiście jest oświetlenie z... Co tu jest? Szafkę widać. Tu oczywiście jest oświetlenie z cyklopa. Ale gdzie jest... Kurde, gdzie jest ten tu? Dobra, w sumie nie wiem, po jakiego grzyba ja będę tak pływał, jak mogę całego cyklopa przecież ruszyć. Weźmy, ruszmy całego cyklopa. Zróbmy drugą baterię. Ta jedna bateria to będzie chyba 20%. A to w ogóle będzie nieopłacalne. Zrobienie 20% to zostanie po prostu wchłonięte raz dwa. Tyle zobaczymy tego power cella. Chciałbym jednakowoż trochę skorzystać, więc zebraliśmy te pierdoły. To podpłyńmy do naszej kapsułki. Zróbmy Copper ore, no nie mówcie, że nie zabrałem Copper ora. Elir, ty derpie. Na pewno jest Copper ore, Copper orków było pełno. Okay, oczywiście będę biegał jak ten, nieładnie mówiąc, dwie baterie. Mógłbym zrobić jeszcze dwie, czyli miałbym trzy power cell'e. Interesuje mnie, czy można zrobić modyfikację zwiększającą wydajność tych wszystkich rzeczy. Dobra, jest power cell. Szkoda, że stąd nie można wyjąć. Jeszcze, dobra, nie będę się bawił, bo jeszcze nie daj Boże nacisnę sobie insert new i jeden power cell pójdzie się rąbać. Dobra, tu powinien być power cell. Dobra, mamy dwa power cellaki. Tu jest oczywiście lunch bay dla Simufa, którego straciłem po raz drugi, więc pierdziele, nie chce mi się dokować tu trzeciego. Ale w takim razie, no i tu oczywiście jest konsola do upgrade'ów.
gdzie można wkładać różne te upgrade'y, aczkolwiek nie wiem, na razie nie podobno one gdzieś są. 34% macie na dwóch power cellach. 34, czyli około 15% no daje jeden, tak? To jest tak trochę masakrycznie mało. Nóż, zbiornik, pulse steel. Diament. Aha, czyli możemy zrobić zbiornik ultra lekki, ale możemy zrobić zbiornik z dużą pojemnością, więc ten by mnie interesował. I płetwy zwiększające szybkość pływania, albo płetwy, które ładują nam narzędzia. Charge your health tool. Czyli na przykład w tym wypadku rozumiem, że latarkę, jeżeli będziemy mieli, to ona się będzie ładowała. Ale zrobimy sobie w ten sposób. Weźmiemy sobie zbiorniki i zrobimy sobie tak. O, proszę bardzo, zbiornik się pojawił. 225. 285. Będę mógł mieć mniej zbiorników, tak jak mówiłem, tak jak chciałem. Będę mógł mieć mniej zbiorników, ale więcej płetwy i silikon. Płetwy i silikon, płetwy i silikon. Silikon jest, płetwy też. Tu jest silikon. I w ten magiczny sposób. Na trzech butlach ile mam tlenu? Na trzech butlach mam tyle tlenu, ile wcześniej miałem na sześciu. Także pff, kosmos. Te ekstra lekkie zbiorniki do zakład, że umożliwiłyby mi jeszcze szybsze pływanie, ale akurat chrzanić szybsze, mam jakieś strasznie szybkie pływanie. Wolę mieć bardzo dużą ilość tlenu, jak popłynę na Aurorę, żebym się nie zdziwił. Urtla, glajdy, dobra. Okej. Okay. No i jeszcze tylko został nóż, ale nóż to bateria albo diamentowe ostrze, że super, super ostre, akurat takie pierdółki. No dobra, czyli to by było na tyle, jeśli chodzi o jakieś tam. Zostały mi jeszcze dwie butle do zwiększenia. Na jedną butlę potrzebuję chyba 3, 2, czyli potrzebuję jeszcze 3 titanium. Tu już chyba nie mam titanium, nie? Mam tylko litium. Mam tylko litium i sól. Soli nie chcę. Co tu jest? Builder. Też nie chcę. Fabrykator maszyny. No właśnie. Current generator to power cell, więc to odpada. O kurde, tego nie widziałem. Reclaim moisture from body. Silicon razy 2 i srebro razy 2. Czyli co? Wodę mi wraca? Stasis rifle. Czy to coś nowego się pojawiło? Dive reel? Nie. Ale to, steel suit, to chyba sobie zrobię. Silicon i srebro. Silicon jest i srebro jest. Teraz zagrożenia. Zagrożenia radiacją nie ma, bo jak pamiętacie, naprawiliśmy
naprawiliśmy. Tak, woda mi wraca, ale jaja. Naprawiliśmy ten generator, więc nie ma problemu z radiacją. Te dwa chipy komputerowe byśmy mogli jeszcze zrobić. Chyba też potrzeba srebra. Coś mi się tak wydaje. Srebra było potrzebne? Nie, kwarc. Znaczy troszeczkę będzie przechwytywać nam, troszkę wolniej będzie nam spadało, tak mi się wydaje. Potrzeba wody. Faktycznie troszeczkę szybciej płyniemy. Bardzo fajnie, dobra, czyli mamy dwie rzeczy, 45. Akurat bardzo dobrze. Nie pogardzę tym, że woda mi będzie wolniej spadała. Tlenu też mamy bardzo dużo, więc nie ma problemu. I szukamy kwarcu. Kwarcu. Tu jest srebro. Kwarcu i oczywiście titanium. Titanium to wystarczą nam. Wystarczy nam znalezienie dwóch złomów, właściwie jednego złomu już. Kurde, teraz to on pogina. No, tu jest jeszcze jeden złom, chyba. Nie ma złomu? Kurde, coś mi się chyba nie wczytało. Myślałem, że to złom jest. Albo był, tylko jak spojrzałem w dół, to zniknął. A to akurat mało możliwe. No dobra, ale mamy w takim razie nowy kombinezon, który przechwytuje nasz pot, który z powrotem wraca do naszego krwioobiegu, właściwie no wodnoobiegu, co jest dobre. Nie będziemy tak szybko się odwadniać. Dodatkowo mamy płetwy ulepszone i ulepszone zbiorniki na powietrze. No gro, nie przecinaj się tak nieładnie. Simów fragment. Z kolonia grzybów. Koper to nie. A, czego, co się jeszcze pojawiło nowego? Nowego pojawiło się jeszcze takie wredne kwiatki, które strzelają do nas kolcami, jak podpływamy. Gdzieś może wam pokażę, jak je spotkam. Silver ore. Tylko nie wiem, czy one się nie pojawiają tylko w nocy. O, czy to jest złom? Nie, to nie jest złom. A, tu jest ten, że tak powiem, sraluch. A on nas atakuje tylko takimi właśnie... Co on, upiek te? Peperki? Dobra, jakie upiek, to ja je wezmę. Jak ci są niepotrzebne, to... Jak ja się nie muszę uganiać za tymi rybami? O, tam jest złom, dobra. Czy ja go wezmę? 4, wezmę go. Okej, mamy titanium, mamy, o kurde, tego jak wyrzuciło. Wow. Rzuca bombami głębinowymi. Dobra, czyli możemy ulepszyć sobie, te butle. Szukamy jeszcze kwarcu, kwarc mi został jeden. Jedno miejsce mi zostało na kwarc. Mamy dwa kwarce, to w porządku. Akurat na ten chip więcej nie potrzeba. Na szyby, na szkło potrzebuję tylko więcej kwarcu. Tu jest kurde trzeci. Co mogę wyrzucić? Jak zjem tą rybę, to mnie... Dobra, wyrzucimy trochę srebra w takim razie. Zabierzemy kwarc. Kwarc jest cenniejszy niż srebro.
srebra, jak sami widzieliście, mam po prostu poko kartkę. Natomiast kwarcu mam normalnie jak na lekarstwo. Gdzieś tu słyszałem. A, tu jest ta ryba. To nie, to ja. O, tu chyba jest kwarc jeden, nie. Nie, tu jest grzyb. Grzyba nie chcę. Chcę kwarc. Ale tu już chyba raczej kwarcu po drodze nie znajdę. Chyba, że gdzieś się zrespawni. Będzie tu jeszcze kwarc. Już raczej nie mam co liczyć na kwarc. Dobra. Wracamy, ulepszamy butlę. Czy ja mam sok? Mam. Wracamy, ulepszamy butle. Nasze dwie, które zostały. Dwie ostatnie butle. Więc w porządku. Zostanie nam jeszcze jeden dodatkowy kwarc. No i co, moi drodzy? Może wybierzemy się na Aurorę. Po raz kolejny. Tak, tu chcemy zrobić computer chip. O, żebyśmy nie zrobili dwóch. Cholera, nie mam tych Joelet. Dobra, ale może zrobimy sobie z narzędzi coś, nie z narzędzi, z ekwipunku. Termometr. Nie wiem, po co jest termometr. Zrobimy sobie termometr. Dobra, jest termometr. Gdzie on mi pokazuje temperaturę? Tu mi pokazuje 10, 61. 10 stopni jest, prawie 11. Kurde. Dobra, zbiorniki. No nie mów mi... A, nie, dobrze, w porządku. W porządku, zwracam honor. Oczywiście nie może być... Nie może być titanium, jeśli go nie wyciągnęliśmy, go nie przerobili. Dobra, i teraz tu, tu i tu. Okej. Jeden zbiornik i drugi zbiornik. 405. Kolosalna liczba. Dobra, mamy ogromną liczbę. Naprawdę ogromną liczbę tlenu przy sobie. Cooked. Co byśmy mogli zrobić dalej? Albo szybę i dokończyć wiring kit. Na co był mi wiring kit? Joulet disk. Nie mam takiego przy sobie tutaj na przykład. No nie mam. Kurde, no. No bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Ale zrobimy tak. Ugotujemy sobie te ryby. Wszystkie sobie zrobimy. I poszukamy jeszcze tych oczywiście tych dysków. Poszukamy sobie tych dysków, zrobimy jeszcze ten kompas i wybierzemy się na Aurorę. No chyba nie ma sensu tutaj, chociaż to jest ten Bikeman Hull Plate. I to w sumie też jest dość ciekawe. Może to sobie zrobimy? Zrobimy sobie to. Tylko nie wiem do czego, nawet nie mam pojęcia do czego to służy. Nie wiem czy to właśnie nie jest jakiś pierwszy mod do właśnie do Simufa. Jest, do Cyklopa oczywiście. Chociaż, kurde, to jest do budowy stąd, więc...
Pikeman Hull Plate. No dobra, mogę to powiesić na ścianie. Trochę się boję. No ale dobra, no powieśmy to nie wiem gdzie. Powieśmy to tu. No, jak już się bawić, to się bawić. Co to jest? Co to jest? Albo tu to powieśmy. Chcecie mi powiedzieć, że to jest forma obrazka? Okej. Na szczęście można to było odzyskać. Ja chyba wolę zrobić z tego szafkę. Dobra, przynajmniej mam coś, co mi się przyda. Dobra, tu jest titanium także. Czyli jeśli macie... może w ogóle bez komentarza, jeśli chodzi o ten. Dobra. To co, moi drodzy? W takim razie robimy wyprawę na... Aurorę chyba, nie? Popłyniemy w tamtą stronę. Ja sobie może zapiszę wcześniej i zobaczymy, co też na nas czeka. Radioaktywności nie musimy się obawiać. Jedyne, czego musimy się obawiać, to... tego cholernego potwora. Gwałtownie spada temperatura. Teraz gwałtownie wzrasta. Tylko pytanie, czy to jest temperatura nasza? Jeśli tak, to gratuluję. Że się gościu jeszcze nie nabawił jakiejś naprawdę choroby. Czy temperatura na zewnątrz? To jest chyba temperatura na zewnątrz, 12 stopni. Jest chyba temperatura wody. Albo otoczenia. Bardziej bym obstawiał otoczenia. Dobra, tu płyniemy między krzakami. Tak właśnie się zastanawiam, czy coś się zmieniło na Aurorze. Będziemy słyszeli darcie się naszego dobrego znajomego. Znaczy właściwie niedobrego znajomego. No, już jesteśmy w okolicy. Mam nadzieję, że nie capnie mi tylko, kurde, cyklopa. On gdzieś tu polował. Szczerze powiedziawszy, nie chciałbym się musieć ewakuować z cyklopa, bo mi się w sumie nim dobrze pływa. W sumie ten cyklop jest równie wielki jak on. Żeby mnie przyłożył. Oczywiście w pobliżu Aurory jest o wiele płyciej. I to też jest trochę niebezpieczne dla cyklopa. Można osiąść na mieliźnie, a dopiero wtedy zaczyna się zabawa. Jak się na niej usiądzie. Aczkolwiek jeśli chodzi o zbieranie złomu, to właśnie najlepiej to robić w pobliżu Aurory. Bo jest go tu po prostu mnóstwo, mnóstwo, jest tu zatrzęsienie złomu. Zresztą to możecie sami zaobserwować. Jest pełno, pełno złomu. Niestety jest tu również tych dwóch kolesi, którzy z czasem nas odnajdują. No i wtedy zaczyna się robić mniej przyjemnie. Bo w chwili, w której oni nas znajdą, a my nie zdążymy zwiać, no zaczyna się robić bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Kurde, zostało 20 hapsa, więc tak trochę niebezpiecznie, że ja sobie tu płynę. Ale... zobaczymy, co tam na starej Aurorze się zmieniło. Mam nadzieję, że coś się zmieniło. Może, że skrzynki się zresetowały, albo coś? No, oczywiście został 1% baterii, więc... znaczy 1% mocy, więc już nic nie zrobimy na Aurorze. Znaczy, Boże, na Aurorze. No, oczywiście na YouTube One. Już jest, kurde, pewnie po drugiej. Gadam głupoty.
U matko boskie, z pół do trzeciej Mara mnie zabije. Dobra, zwiedzimy sobie jeszcze Aurorę i trzeba iść spać, moi drodzy, trzeba iść spać. Kurde, jak tu przypłynąłem, to doszedłem do wniosku, że tam jest chyba, tak, tam jest nasz niemiluch. Pilnuje chyba Simufa nadal. Chociaż nie wiem, wypchnęliśmy Simufa poza jego zasięg, tak mi się wydaje, ostatnim razem. Wow. No powiem wam, że wydaje mi się, że ostatnio jak tu byłem, to się jakoś wszystko mniej paliło. Aczkolwiek nadal wygląda przekozacko. Dobra. Co niepotrzebne, to pozamykamy. Reclaimed water. Lol. Z tego kombinezonu odzyskaliśmy właśnie tam 50 parę punktów wody, więc w porządku, nie? No dobra. Wszystko się sypie, rany boskie. Dobra, widzę jakąś zamkniętą skrzynkę. Ja, co prawda, ja ostatni razem jak tu byłem, to sam je zamykałem. I chyba tak zostało. Chyba się pod tym względem nic za bardzo nie zmieniło. No niestety. Pod tym względem się tu nic nie zmieniło. Jak były zamknięte i jak były puste, tak puste zostały. Tu oczywiście jakieś kraby latają. Kurde, myślałem, że to na mnie spadło. Gdzieś się na mnie rzucił. Tak, puściutko. Ale pójdziemy sprawdzić sobie jeszcze generator. A, zmienili to. To zmienili. Nie było czegoś takiego, tylko były kratki, przez które można było wpaść albo czasem się zgliczować. Co mi się przytrafiło. Zgliczowałem się w tych kratkach. Na szczęście, robiąc coś na zasadzie, no, kółki, wiecie, napierdzielając we wszystko, udało mi się odeciąć. Tak to pewnie też bym nie zginął. Znaczy, nie zablokowany bym został na stałe. Czy w tym ogniu można się poparzyć? Nie zostałbym zablokowany. Bym po prostu umarł i bym się zrespawnił. Ale chodziło o rzeczy, które miałem ze sobą. Okej. Tu jest odrobinę zmian, tego płonącego tu chyba nie było. Jest dość ciepło. Okej. Co jest? Power upgrade module! Rany boskie, jest moduł do upgrade'u. Dobra, czyli kurde, warto było tu przyjść. Warto tu było przyjść. Jeszcze zobaczmy tą drugą konsoletkę. Żeby mnie coś tu nie udziabało, bo chciałbym wrócić na cyklopa. Co jest po drugiej stronie? Czy jest coś po drugiej stronie? Nie, o kurde, przenikam przez tą konsolę. Rany boskie. Dobra, ale... te generatory są tutaj sprawne, więc w porządku. Ale dobrze, dobrze, bo powiem wam, że po pewnym... Locked. W pewnym momencie ten moduł upgrade'u do cyklopa mi po prostu zniknął. Nie było go. I to było słabiutkie, ale skoro się pojawił z powrotem, to w porządku. Okej.
którym momencie odzyskałem tyle życia. Ktoś mi potrafi to wyjaśnić, w którym momencie odzyskałem tyle zdrowia? Dobra, dlaczego ja na Aurorze odzyskuję życie? Nie wiedziałem, że na Aurorze można odzyskać życie. No kurde. Znaczy w porządku, czyli jeżeli będę potrzebował leczenia, to po prostu muszę się wybrać na Aurorę. Okej. Dobra. Jedno z dwóch. I... jeśli chodzi o spadanie, to też mogliby nad tym troszkę popracować. O, ale w sumie chyba nie sprawdzaliśmy tutaj. A tu jest jakaś skrzynka. Ej, a ja nie kojarzę, żebym ja tu był. Co się tu znajduje? Nic. Dobra, czy tu jest coś ciekawego jeszcze? Nie ma. No dobrze, moi drodzy, wróciliśmy na Aurorę. Powrót okazał się owocny. Zrobiliśmy workbencha, poulepszaliśmy kilka pierdół, więc moi drodzy, dwa materiały z Subnautiki macie, oczywiście przedstawiające wam te nowe ulepszenia. Na razie oczywiście ja w swoim ...200% power efficiency. Oczywiście ja w swoich prywatnych rozgrywkach gdzieś tam może się będę dalej bawił, w Subnautikę coś tam pobuduję i tak dalej. Natomiast z wami widzę się w... no chyba żebyście chcieli jeszcze poglądać, jak coś tam robię, to ewentualnie dajcie mi znać w komentarzach, to coś tam pewnie dla was z przyjemnością nagram. Jeśli nie, to widzimy się następnym razem w Subnautice, kiedy pojawi się kolejna jakaś większa aktualizacja dodająca jakieś tam rzeczy do roboty. A w tym momencie oczywiście ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, uciekam spać, bo jak Mara zaraz tu wparuje, to dla was już nic nie nagram, bo bez głowy mi się to nie uda. Także trzymajcie się ciepło, pa pa.